Dzień dobry. Dzisiaj kręcimy materiał o charakterze studyjnym. Znajdujemy się w studio. Tak, wiem, to duże słowo. To za duże słowa, zważywszy na fakt, że znajduje się w kuchni. Jakkolwiek dzisiejsze otoczenie cieplarniane pod strzechą domową spowodowane jest tym, że materiał będzie miał charakter pogadankowy. Chciałbym zająć się pewnym tematem i szerzej go omówić. W związku z tym wymagane by były warunki takie, żebym mógł się skupić. Innymi słowy, nie umiałbym tego powiedzieć prawdopodobnie na szlaku, na podejściu za jednym wydechem. Dlatego też takie fajne tutaj warunki studyjne, znowu powtórzę. Podobno słowa mają moc, słowa potrafią kreować rzeczywistość, tworzyć ją, więc niech mi te słowa, to studio, tą rzeczywistość wykreują. Żeby jednak nie było tak zbyt oficjalnie, tak zbyt studyjnie, to też złagodźmy sobie troszkę obyczaje. Nic tak nie łagodzi obyczajów jak piwo. W związku z tym zapraszam Was do wieczornej, dla mnie wieczornej, jest piątek wieczór, pogadanki na pewien temat i żeby właśnie było tak sympatycznie, Was też zapraszam, to może sobie coś tutaj wytestujemy przy okazji tego materiału. Innymi słowy, nie chcę przechodzić za szybko, zgodnie z moją tradycją, do tematu materiału, bo wiem, że bo nie musimy się nigdzie spieszyć. Dzisiaj w testach będzie brał udział browar Połczyn, piwo na miodzie drachimskim. Istnieje coś takiego jak miód drachimski, to nie o tym będzie materiał, więc zapraszam Was do wpisania sobie na Wikipedii miód drachimski. Przeniesie Was do zachodniopomorskiego. Żeby było mniej, żeby było kulturalnie, to tutaj jakieś szkło jest opanowane. I zobaczymy właśnie, jak ten smak tutaj nam wejdzie. Dobra. Piana niech troszkę opadnie. Zanim zaczniemy do tematu, to jeszcze, jak wspomniałem, żeby za szybko nie przechodzić, żebyśmy tak zdążyli się troszkę tutaj familiarniej poczuć. Dostałem od Moniki po moich ostatnich wyjściach dwa razy po prawie 50 km książkę Łukasza Supergana Szlaki Polski, długodystansowe Szlaki Polski, co mi uświadomiło, że nie mam się czym chwalić, jeżeli idzie o swoje ostatnie dwa wypady. Są ludzie, którzy umieją więcej i przechodzą więcej. Jakkolwiek zawsze trzeba równać do góry, piąć się w aspiracjach. Dlatego też fajnie wiedzieć, że coś poza 50 km istnieje. Istnieje 300 km, 400 km i 500 km. Dobra, teraz myślę, że możemy przejść do tematu. Mianowicie dzisiaj chciałem zająć się produktem, który bardzo dobrze przyjął się w świecie turystyki. Dobrze się również przyjął, zawężając trochę pojęcie w świecie naszego bushcraftu, czy też jak niektórzy wolą, turystyki minimalnej, bo jak nie jemy gałęzi, to już nie bushcraft. Jeszcze lepiej chyba się przyjął w świecie już naprawdę elitarnego grona członków klubu EDC, ekwipunku dźwiganego codziennie, do których sam się zaliczam. Wszędzie ten produkt, w każdym organizerze, plecaku, torbie ten produkt posiadam, ponieważ czy można sobie odmówić posiadania w wyposażeniu EDC, ekwipunku dźwiganego codziennie, czegoś co się nazywa folią życia. No już sama nazwa daje nam plus 50 do respektu na kwadracie leśnym, lisy kękają, dziki odchodzą. No też wydaje mi się, że nie można sobie tego odmówić na własnym przykładzie. Jak wspomniałem, ja wszędzie tą folię mam. I właśnie dzisiejszy materiał będzie o folii NRC. I wydaje mi się, że udało mi się w miarę szybko przejść do tematu, jak na moje zdolności przy tworzeniu materiałów. O, to może dobry moment nadać, nalałem, a nie wycestowałem, jak to smakuje. No, smakuje miodem, jest paleta jakaś smaków bogatsza. W związku z tym mam gwarancję, że nie zacnie mi dzisiaj w gardle. Dlaczego się postawiłem zabrać za tą folię? Ponieważ, jak wspomniałem, mam ją w swoim ekwipunku, jest ona często pokazywana jako element wyposażenia niezbędny przy turystyce, czy też turystyce minimalnej. W związku z tym ja ją mam od zawsze, ale teraz się też przyznam, jeżeli idzie o moje doświadczenie z tą folią, że ja tak naprawdę sam od siebie o niej nie za dużo wiem. Oczywiście znam myślniki marketingowe, obiegowe opinie i popularność też tego produktu spowodowała, że narosła dookoła niego dużo warstw wiedzy, jak w cebuli. Wiedzy oczywistej oraz wiedzy czasami chyba wychodzącej troszkę poza czystą retorykę, jeżeli idzie o przymioty nadawane i właściwości nadawane tej folii. Żeby nie było, to właśnie tak, rekwizyt jest tutaj, tutaj jest ta folia, będziemy powoli do niej dochodzili, więc może już jest dobrym punktem, żeby ją wyjąć. Ja wiem teraz, że jedyne jakie doświadczenie z tą folią mam, to takie, że po wyjęciu z tego fabrycznego opakowania i chwili zabawy z tą folią, to my już tego do tego nie schowamy, więc ja poświęcam ten egzemplarz
na potrzeby materiału, czyli to jest moja inwestycja w ten materiał. O, delikatnie, żeby jeszcze tutaj tego wszystkiego nie rozwalić. Raz wyjęta, ona już do tego, jak wspomniałem, nie wejdzie. W związku z tym jest dużo wiedzy oczywistej, która jest powtarzana w kolejnych, która jest wyświetlana na banerach reklamowych, czym ona jest, jak chcemy to kupić. Ja postanowiłem, jak zawsze, przyjrzeć się sprawie po swojemu, czyli znaleźć jakieś materiały źródłowe, czy jakieś popularno-naukowe, poczytać o tym, czym ona jest, z czego, jaka przede wszystkim, jaka jest jej historia, więc po kolei, żeby był konstrukt, jaka jest jej historia, dlaczego powstała, czemu miała służyć, jak jest zbudowana oraz jak działa, czy też, jak później się okaże, w sumie bardziej jak działamy my, żeby można tą folię było zastosować. Myślę, że trafiłem na bardzo fajne, dużo wiadomości, bardzo ciekawych wiadomości, gdzie od razu zobaczyłem, to jest pomysł na materiał. W związku z tym po przedstawieniu tych rzeczy zobaczymy sobie, czym ona jest i w związku z tym już bez też zbędnego komentarza wyeliminujemy te punkty, czym ona nie jest. Odpowiemy sobie pewnie też na magiczne pytanie o sens życia wszechświata i w ogóle, mianowicie stroną srebrną czy złotą na zewnątrz czy do środka. To jest chyba najczęściej pojawiające się pytanie, a tu zaspoileruję już, że chyba najmniej istotne z całości właściwości tego produktu. Zatem zaczniemy, jak zawsze u mnie, od historii, taki konstrukt kanału. Jestem historykiem, jak już nieraz wspominałem, więc historia musi być w tym wypadku bardzo wdzięczna, bardzo kosmiczna historia i to nie w przenośni, a to dosłownie. Tutaj już powoli zacznę się przygotowywać. Przygotuję sobie tutaj plan pierwszy, kosmiczne początki folii. I tak, jeżeli idzie o historię najnowszą, czyli moją w kontakcie z tego produktu, z tym produktem, ja jej celowo tutaj nie dotykam. Ta folia hałasuje. To też moje doświadczenia, jedne z niewielu z tą folią, że ona hałasuje, więc by przeszkadzała w nagraniu audio, więc ja jej nie będę tutaj trzymał i termosił. Więc jeżeli idzie o historię tej folii, taką najbardziej współczesną, czyli związaną z Wami czy ze mną, to ona do naszego wyposażenia, naszych toreb, organizerów najprawdopodobniej przewędrowała z wyposażenia medycznego. Tak metaforycznie, jak i dosłownie. Ponieważ ja tutaj fizycznie swoje folie mam powyciągane po prostu z apteczek. Jakkolwiek oczywiście można je kupić oddzielnie. Jednak to nie ekwipunek medyczny, nie środowisko medyczne jest przyczyną powstania tego produktu, tej folii NRC. Żeby przejść do jej początków, nie cofamy się aż tak daleko, więc prehistorii nie będzie, cofamy się do lat 60. XX wieku, a dokładniej do 1964 roku. W 1964 roku trwa wyścig kosmiczny, znajdujemy się praktycznie na początku środka tego wyścigu. Będzie on dla strony amerykańskiej zakończony w 1969 roku udanym lądowaniem człowieka na Księżycu. I tak. Na potrzeby NASA w 1964 roku powstaje folia NRC. Jej głównym zadaniem jest osłona termiczna pojazdów kosmicznych przez odbijanie promieniowania cieplnego. I tyle, to jest jej pierwotne i podstawowe założenie i wszystkie rzeczy związane z powstaniem tego produktu, tej folii, były podporządkowane pod te wymagania. W związku z tym służyła ona początkowo do izolacji statków pojazdów kosmicznych w programie Apollo, równoległych, jak i też późniejszych, używana jest z powodzeniem w tym celu też również do dzisiaj. I to by był niby fragment, że historia jest kosmiczna, jednak myślę, że warto w tym wypadku jeszcze lepiej trafić z tą historią do wyobraźni. W związku z tym wybrałem sobie dwa wydarzenia, które mam nadzieję, że tutaj sobie zostawię gdzieś miejsce. Opatrzę również dwoma zdjęciami, albo zdjęciami z tych dwóch wydarzeń, które sobie wybrałem, żebyśmy bardziej sobie przemówili do wyobraźni, gdzie ona była, gdzie kiedy nas nie było i nas nigdzie nie będzie i kiedy ona była, jak jeszcze nas nie było. Mianowicie tak, pierwsze zdjęcie, chyba najbardziej oczywiste i reprezentatywne dla człowieka w kosmosie, no to oczywiście piękne zdjęcie człowieka, który, astronauty, kosmonauty na powierzchni Księżyca, więc takie tutaj mam nadzieję, że coś ładnego znajdę. Znamy je wszyscy, najczęściej, najprawdopodobniej po prostu podziwiamy jego piękną astronauta, bo kosmonauta jest na powierzchni Srebrnego Globu, widzimy kosmonautę, widzimy Srebrny Glob, widzimy czerń kosmosu z tyłu, gdzieś tam z boku może lądownik księżycowy, który go na ten Srebrny Glob sprowadził. I tutaj na potrzeby tego materiału, tego tematu, skupmy się na jednym szczególe. Lądownik księżycowy LEM.
W postaci, jakiej on się znajduje na Księżycu, jeszcze się składa z dwóch modułów. Moduł zejściowy oraz moduł wznoszący. I my się skupmy na module zejściowym, który sprowadził, wyhamował lądownik i posadził go delikatnie na powierzchni Księżyca, na regolicie. Zobaczcie, co on ma w swojej dolnej części. Takie pomarszczone złote coś. Na tym się wiele razy nie zastanawiałem lata temu, jak jeszcze moja przygoda z zainteresowaniem historią astronautyki się zaczęła. No ponieważ wiadomo, że z czegoś musi być zrobiony, może być to złote pomarszczone coś. A to złote pomarszczone coś, to tak konkretnie jest nasz bohater dzisiejszego materiału. To jest ta folia. To jest ta folia, która miała za zadanie i je spełniała. Odbijała promieniowanie cieplne, podczerwone, z powrotem w przestrzeń kosmiczną, żeby te zbiorniki z paliwem i inne układy podtrzymywania życia nam się nie przegrzały. Więc to myślę, że jest ciekawe, przemawiające do wyobraźni. Znalazłem jeszcze jeden epizod, który jest w mojej opinii uber ciekawszym zastosowaniem tej folii i jeszcze bardziej przemówi do wyobraźni, ponieważ jest to pierwsze zastosowanie tej folii, tak jak my w Bushcrafcie lubimy, jako schronienia awaryjnego. I ona została użyta przez NASA jako schronienie awaryjne i nastąpiło to też w kosmosie na orbicie Ziemi. To jest mega uber ciekawa, nieznana historia, dlatego tutaj właśnie ją też postanowiłem przytoczyć. 1973 rok w ramach Apollo Application Program, czyli po anulowanych misjach księżycowych zostało nam trochę sprzętu, zróbmy coś z tym. Amerykanie postanawiają umieścić na orbicie swoją stację kosmiczną. To jest troszkę uproszczenie, ponieważ Amerykanie nigdy nie lubili o Skylabie mówić jako o stacji kosmicznej, tylko jako o laboratorium kosmicznym, więc uszanujmy ich nomenklaturę. W 1973 roku rakieta opuszcza platformę startową i pnie się do góry w drodze na orbitę. Co się dzieje? Nie wszystko idzie zgodnie z planem. Jedne źródła podają, że w 50 którejś sekundzie, inne, że w okolicach 70 sekundy, jak to się mówi, kupa trafia wentylator. W czasie maksymalnego naprężenia aerodynamicznego zostaje zerwana część osłony termicznej oraz przeciwmeteorytowej tej stacji i tak uszkodzona, uszkadzając zresztą też panele słoneczne przy okazji, i tak uszkodzona pomimo wszystko jakimś cudem na tą orbitę trafia, osiąga tą orbitę, ukoławia ją i cel jest osiągnięty, udało się ten obiekt wynieść. Jednak co następuje? Następuje to, że w miejscu właśnie wywalonej osłony termicznej zaczyna się nagrzewać niebezpiecznie ta przestrzeń tej stacji oraz dodatkowy problem się pojawił z zasilaniem. Mamy rozłożony tylko jeden panel słoneczny i panele przy teleskopie astronomicznym. Żeby utrzymać tą stację przy życiu i kontrolę nad nią, ona musi być zasilana. Jest decyzja o ustawieniu jej w taki sposób względem Słońca, żeby maksymalna ilość promieni świetlnych na te panele trafiała. I tak też uczyniono. Niestety minusem tego, jak wspomniałem, jest to, że promienie te trafiają też na kadłub, moduł mieszkalny tej stacji i nagrzewają go. Nagrzewają go do niebezpiecznych 55 stopni. Coś trzeba zrobić. Pierwsza misja statkiem Apollo udaje się na pokład tej stacji. Zabiera ze sobą ekwipunek, czyli znowu naszego bohatera materiału, tą folię NRC. Ja już tutaj będę budował napięcie, powolutku troszkę ją rozłożę. Szeleści, jak wspomniałem. To trafia na orbitę i ma na celu osłonę uszkodzonego poszycia stacji, tak żeby tam słońce nie nagrzewało tego środka do tych 55 stopni, bo astronautom, kosmonautom nie udałoby się w takich warunkach pracować, ani prawdopodobnie dłużej przeżyć. Ja pomimo, że tutaj się będę wspomagał zdjęciami przygotowanymi wcześniej w internecie, to jako że czytamy, o książkach pamiętamy, to też mam tutaj właśnie opis tej historii w książce Men at Space Stations. Zdjęcie zrobione przez załogę misji CSN-2, drugiej misji, która się tam dostała. Takie ładne zdjęcie z pokładu Apollo, czyli tej stacji. Ale jak wspomniałem, ja tutaj mam fajniejsze zdjęcia przygotowane. Następuje rozwieszenie tej folii nad modułem stacji w formie takiego parasola, takiego daszka, jak i my w Bushcrafcie korzystamy, żeby moduł był osłonięty.
Co ciekawe, tutaj właśnie na tym zdjęciu, które chyba mam gdzieś wyświetlone, no widać chyba największą, najbliższą nam ideę tej folii rozwieszonej jako schronienie awaryjne. Dzieje się to w kosmosie i co ciekawe, ta folia będzie tam gościła od 1973 roku aż do końca żywota tej stacji, czyli do 1979 roku. Więc myślę, że to jest chyba najlepsza reklama i historia tej folii, jaką gdzieś widziałem czy znalazłem. I w polskim internecie się z tym raczej nie spotkałem, w polskim YouTubie, dlatego cieszę, że akurat mnie się udaje ten materiał tutaj realizować. Jak wspomniałem, ta folia jest wykorzystywana również była wykorzystywana w programach stoczennych, nie tylko Apollo, również w misjach, które przygotowywały do programu Apollo. Czyli tą folię też zobaczycie w bardzo fajnych statkach kosmicznych typu Gemini, które to mają no niesamowitą, fajną konstrukcję, bo są zrobione jak kosmiczny myśliwiec. Tu mam model takiego statku. I co zobaczycie? Tak tutaj mam na żywo, jak i tutaj gdzieś na zdjęciu, że moduł serwisowy, chroniący wszystkie bebechy tego statku kosmicznego, załogowego, dwuosobowego, składał się również z folii NRC. Folia NRC odbijała promieniowanie cieplne, co by tam za bardzo tego paliwa w środku i innych zbiorników nie przypaliło. Więc jak wspomniałem, ciekawa, mega fajna historia. Mam nadzieję, że udało mi się to na tyle zwizualizować, że naprawdę będziecie na tą folię troszkę inaczej spojrzycie następnym razem, gdy będziecie ją tachali ze sobą w terenie. Zatem, skoro już wiemy, do czego ona powstała, możemy sobie wypunktować tutaj trzy punkty. Ja mam tutaj konspekcik, żeby się nie pomylić z niczym, bo tutaj moje troszkę wiedzy udało mi się, mam nadzieję, przyswoić. Została zaprojektowana tak, żeby poleciała w kosmos i tam pełniła swoje zadanie. Dlatego jej forma nie jest uwarunkowana rzeczami, do których my ją wykorzystujemy. My po prostu wykorzystujemy rzeczy, które nam nie przeszkadzają na naszym tutaj ziemskim jej wykorzystaniu, ale ona została tak zrobiona, żeby spełniać po prostu kosmiczne wymagania. Te kosmiczne wymagania to było tak. Po pierwsze, cel, dla którego została zaprojektowana, czyli odbijanie promieniowania cieplnego, to jest raz. Jako że loty w kosmos i każdy kilogram jest drogi, więc musiała przede wszystkim mało ważyć, mało zabierać miejsca, a jednocześnie zapewniać dużą powierzchnię krycia. Oraz trzy, no musiała być odporna na działanie warunków przestrzeni kosmicznej, w tym promieniowania ultrafioletowego, oprócz tego, że i temperatury tam są dosyć skrajne. Skoro wiemy, że służyła temu celowi, to przyjrzyjmy się, jak ona jest zbudowana, czyli przechodzimy tutaj z historii do chemii. To będzie prosta, dwuskładnikowa chemia, dlatego to ogarniemy w miarę szybko. Więc tak, rekwizyt jest. Z czego się składa taka folia? Ta folia składa się tak naprawdę z dwóch substancji. Mianowicie pierwsza to jest ładna nazwa, tu się pochwalę, skoro już udało mi się to wbić, to wykorzystam w materiale, ale za chwilę to uproszczę, żeby też nie wyjść na to, że się mądrzę. Mianowicie politereftalan etylu. To jest substancja, z której się składa jedna jej część. I teraz tak, żeby właśnie troszkę ułatwić sprawę, to jest PET. To jest PET, czyli to jest ten sam materiał, z którego składają się butelki plastikowe z wodą. Ona jest wprowadzona do bardzo cienkiej warstwy, że to nie jest butelka, tylko do warstwy elastycznego, ultra mega cienkiego, no takiego plastikowego filmu. I na ten plastikowy film jest naniesione odgazowane aluminium. W związku z tym to jest wszystko. I teraz tak, ja tutaj dokonałem pewnego uproszczenia, ponieważ ten skład chemiczny folii jest charakterystyczny do tych folii, które my mamy tutaj teraz w naszym wyposażeniu. Jest mała modyfikacja, jeżeli idzie o te folie, które są wykorzystywane i były wykorzystywane w kosmosie. Tam politereftalan etylu jest zastąpiony poliimidem. Poliimidem, ponieważ poliimid ma takie właściwości, że świetnie sobie radzi w zakresie temperatur od minus kilkuset do plus kilkuset stopni. W związku z tym, no jak najbardziej te właściwości były tam wymagane. Na naszych tutaj ziemskich warunkach nie ma potrzeby przepłacać na materiałach, które byłyby po prostu za dobre do użytkowania. Więc PET, politeren etyl, politereftalan etylu jest tutaj, w tych historycznych właśnie to był poliimid. Więc to jest taka tylko ciekawostka, ale nam to niedużo zmienia. Odgazowane aluminium było odgazowanym aluminium i w kosmosie, i tak teraz tutaj. Więc, skoro przebrnęliśmy tutaj przez historię i tą krótką chemię, możemy przejść do w sobie meritum materiału, można powiedzieć, czym jest ta folia NRC, jak ona działa. No i jeżeli my tutaj przeszliśmy właśnie do tego momentu i
z uwagą słuchałem to, co sam przed chwilą powiedziałem, to tak naprawdę możemy się bardziej zastanowić w sposób nie jak działa ta foja, tylko jak działamy my. W jaki sposób gospodarujemy ciepłem i dlaczego je tracimy, dlaczego zależy nam, żeby to ciepło jednak przy nas zostało. I tutaj tak, cztery wyrazy od myślników, jak na humanistę postaram się tak powiedzieć to w miarę uporządkowanie, żeby to miało sens. Tracimy ciepło przez kondukcję, przekazywanie ciepła, przez konwekcję, przez parowanie. Parowanie jest złe, w naszych warunkach bushcraftowych parowanie jest złe, bywa złe. Oraz przez promieniowanie cieplne, promieniowanie podczerwone. Więc omówmy sobie te cztery terminy, żebyśmy zrozumieli właśnie w jaki sposób możemy zazgonić na nocę w lesie. Tak, wiem, ktoś może powiedzieć, że to jest podstawowa wiedza i to mamy wyniesione ze szkoły, to było o tym w szkole. Tak, było wyniesione w szkole, tylko ja mam prawie 40 lat, ja w szkole byłem dawno temu. I o ile być może coś tam pamiętam, to nie w świadomy sposób, tak żeby to przełożyć na moją aktywność na chwilę obecną. Dlatego uważam, że przypomnienie i omówienie sobie tych zjawisk w warunkach naszego bushcraftowania, turystyki, powinno wnieść coś do mojego i do waszego życia, takie omówienie. W związku z tym tak, no, zaczynamy od kondukcja, czyli przewodnictwo. I teraz tak, eksperyment myślowy, czym ta kondukcja jest. Jest to przekazywanie temperatury, i co ważne, tutaj jest kierunek istotny, między ciałami bezpośrednio się stykającymi o różnych temperaturach. W związku z tym eksperyment myślowy. Nie mamy nic, nie ma świata, nie ma wszechświata, ale istnieją dwie szklanki z wodą. Jedna temperatura ma blisko 0 stopni, druga blisko 40 stopni. Kondukcja następuje w momencie, jak wlewamy ciepłą wodę do zimnej, następuje przekazywanie ciepła od wody cieplejszej do wody zimniejszej. Układ, jak wszystko w fizyce, dąży do stanu równowagi. W związku z tym stan równowagi zostanie osiągnięty w momencie, gdy woda zimna będzie miała taką samą temperaturę jak woda ciepła. Oczywiście kosztem wody ciepłej, więc 40 i 0 stopni spotkają się gdzieś w 20. Równowaga zostanie osiągnięta, proces kondukcji zakończony. To jest świat idealny, to jest świat idealny, który mówiłem. Nie ma wszechświata, nie ma okolic, nie ma ziemi i niczego innego. Mamy tylko dwie zawieszone w nicości szklanki wody. Więc urzeczywistnijmy troszkę ten eksperyment myślowy. No i już teraz włóżmy sobie takiego człowieka właśnie w ten świat. Czyli mamy ciepłego człowieka, małego i duży, zimny świat, atmosferę. Zjawisko kondukcji zaczyna występować oczywiście natychmiast, jednak tutaj nie będzie tak szczęśliwego końca jak w wypadku tych dwóch szklanek. Mianowicie dlatego, że my, ciepli mali, będziemy oddawali ciepło do dużego, zimnego świata. Fizyka, jak zawsze, będzie dążyła do osiągnięcia układu równowagi. W tym wypadku jednak nie spotkamy się w połowie drogi, ponieważ świat jest większy, my jesteśmy mniejsi, więc wyrównanie temperatur nastąpi w momencie, gdy nasze ciało osiągnie temperaturę otoczenia. Wtedy proces kondukcji zostanie zakończony, oraz również my będziemy zakończeni, czyli właśnie tutaj, dbając o termikę, chcemy uniknąć naszego zakończenia przedwczesnego z powodu utraty ciepła. Czyli co daje nam folia NRC w takim wypadku, jak ona działa, dlaczego możemy sobie nią sprawę troszkę poratować. Mianowicie folia NRC, gdy dobrze nią się owiniemy, dobrze ją zastosujemy, grafika chyba wspomagająca, nie chodzi o to, żeby nią się przykryć jak peleryną Supermana i wow, teraz działa, bo ja czytałem, że ty jesteś od robienia mi ciepła. Musimy ją dobrze, szczelnie zawinąć dookoła naszego ciała, jeżeli wykorzystujemy to jako kawałek odzieży, a nie jeszcze nasz tarp jako schronienie, oddzielny temat. Owijamy ją się dosyć szczelnie i co następuje? Jesteśmy ciepli, my robimy sobie bufor w postaci powietrza uwięzionego pomiędzy naszym ciałem a tą folią. No i mamy duży świat zewnętrzny zimny. Jak działa wtedy fizyka? Mianowicie nasze ciało ogrzewa pęcherz powietrza, który znajduje się właśnie między nami a folią. Ten pęcherz powietrza robi się za sprawą wydzielanej przez nas temperatury ciepły. Przestajemy tracić, jesteśmy w stanie osiągnąć prawie równowagę termiczną, mianowicie powietrze zostaje nagrzane do naszej temperatury. My tą temperaturę możemy powolutku przestać oddawać. No niestety układ nie jest idealny, ponieważ mamy folię i ten zimny świat
Więc to ciepłe powietrze z kolei odpromieniowuje przez kondukcję powolutku do świata zimniejszego, zewnętrznego, ale my co zyskujemy? My zyskujemy czas. My zyskujemy czas, ten proces trwa wolniej. Zyskany czas w trakcie przerwania, troszkę spowolnienia tej zjawiska kondukcji może być dla nas właśnie krytyczny i umożliwić nam jakieś tam przetrwanie nocy, trochę bycie w stanie cieplejszym niż zimniejszym. W ten sposób zadziała Twoje NRC. Co jest ważne, cały czas nie mówimy o stronie srebrnej albo o stronie złotej. To całe zjawisko polega na odizolowaniu nas tym filmem plastikowym. Tutaj naniesione aluminium absolutnie nie gra roli, ono jeszcze nam nic nie daje. Zjawisko drugie, kondukcja. Kondukcja, czyli wymiana ciepła przez makroskopowe ruchy powietrza, bądź cieczy, bądź plazmy. Ciecz nas nie interesuje, plazma tym bardziej, bo byśmy musieli się podgrzać do dosyć wysokiej temperatury i wtedy w drugą stronę ciepło byłoby dla nas problemem. Nas interesuje konwekcja poprzez makroskopowe ruchy powietrza. Czyli tak, tłumaczymy sobie na szybko zjawisko konwekcji. Jesteśmy my, żeby było do wyobraźni bardziej przemawiało, jesteśmy my, no i mamy naszą atmosferę, planetę, znajdujemy się na Ziemi. Co się dzieje? Nasze ciało oddaje temperaturę, no to już wiemy, do otoczenia. I dalej konwekcja polega na tym, że cieplejsze powietrze przy naszej skórze robi się rzadsze i ulatuje do góry. Jako że natura nie znosi próżni, powietrze, które było ciepłe przy naszej skórze, zostaje uzupełnione powietrzem zimnym z otoczenia, znowu jest przy naszej skórze. Proces się powtarza, a my cały czas próbujemy ogrzać uchodzące powietrze, wydajemy dużą masę energii. Czyli niedobrze, czyli niedobrze. Dodajemy naszą folię NRC. Co ona robi? Co ona robi? Dlaczego tutaj znowu będzie naszą folią życia i nas będzie ratowała? Tak jak w przypadku kondukcji, zawijamy ją jeszcze szczelnie, czyli znowu nie peleryna, nie jakieś, żeby ładnie wyglądać. Zawijamy ją umiejętnie i szczelnie. I co następuje? Następuje to, że powietrze ciepłe jest nagrzane, chce się unieść wyżej, ale nigdzie, jeżeli nie mamy tu nigdzie dziur, nigdzie to powietrze nam się wyżej nie dostanie, ono zostaje z nami. Więc kondukcja i konwekcja już działają w dwa sposoby na naszą korzyść. Podwójne kombo, mamy więcej temperatury, powietrze ciepłe zostaje przy nas. Więc zjawisko jest dosyć proste i wydaje mi się, że nie wymaga dalszego omówienia. Punkt trzeci, parowanie. Jak wspomniałem, parowanie to jest zło, parowanie to jest totalne zło. Co jest ważne, przy konwekcji również nie jest istotna strona złota ani srebrna. Znowu naniesione aluminium w żaden sposób nie reguluje tego zjawiska, które opowiedziałem. Tu znowu wszystko, co robi robotę, to jest ten cienki plastik, na który to aluminium jest naniesione. Punkt trzeci, parowanie. Parowanie, czyli zło, zło totalne. I to tak faktycznie bardzo totalne zło, ponieważ parowanie jest bardzo energochłonnym sposobem naszej termoregulacji. No na czym to polega? Na prostej sprawie. My się pocimy i parowanie polega na zmianie stanu ciekłego w stan lotny z jednoczesnym cieczy, z jednoczesnym pobieraniem temperatury. Proces jest mega energochłonny. Jak jest ciepło, my się grzejemy i w ogóle jest bardzo skuteczny, ponieważ umożliwia nasze nieprzygrzanie się. Jednak w warunkach właśnie takich zagrożenia życia, no to właśnie nasze pocenie się, szczególnie zimą, zwróci uwagę, czy tak jak ja mam ten problem z plecami i plecakami, że spocone plecy i po prostu czuć to zło, jak szybko po prostu plecy robią się zimne. Więc czuć to zło od razu, jak ściąga się plecak, a szczególnie gdzieś wieje i jest chłodniej, po prostu jak maksymalnie szybko się te plecy wychładzają. Dlaczego? Powietrze, my jak przez cały ten materiał, my oddajemy nasze ciepło otoczeniu. I co się dzieje? Dzieje się to, że jeżeli się nie spocimy, oddajemy to powietrzu. Powietrze jest dosyć dobrym izolatorem, w związku z tym ten proces nie jest tak przykry i kłopotliwy, jak w wypadku, gdy my to ciepło oddajemy do cieczy. Jesteśmy pokryci naszym potem, cieczą, przewodnictwo robi się odpowiednio szybsze. Robi się odpowiednio szybsze, oddajemy to ciepło kilkanaście do kilkudziesięciu razy szybciej, więc tu następuje zło totalne. Jeżeli się spocimy i zaczniemy marznąć, będąc spoceni, kwestia mega zmarznięcia, może hipotermii, może być sprawą tak naprawdę kilkunastu minut. Co powoduje folia? Nakładamy tą folię na siebie w sposób umiejętny, a jakże szczelnie. I co się dzieje? Jesteśmy spoceni, tego stanu nie zmieniliśmy, nie zmienimy.
Pot zaczyna odparowywać pomiędzy nasze ciało a bufor zrobiony z folii NRC. I co się dzieje w środku? W środku dzieje się ta magia, że wzrasta nam wilgotność tego bąbla powietrza ciepłego. Jak wzrasta wilgotność, to zgodnie z zasadami fizyki parowanie ustaje. Więc może być w środku troszkę wilgotno, ale my przestajemy parować naszym ciałem. Oczywiście świat nie jest idealny, za folią NRC znajduje się reszta świata, więc i tak proces oddawania ciepła przez sam plastik następuje, ale dla nas zawsze jest to proces wydłużający ten czas. Zyskujemy też właśnie w związku z tym ten czas do momentu ogarnięcia się, przybycia pomocy, czy aż będzie rano i zrobi się cieplej. W tym wypadku strona srebrna czy złota, to naniesione aluminium, dalej nie mają żadnego znaczenia. Dalej rolę odgrywa tylko ten film, że jest wiatroszczelny i że jest wiatroszczelny, wodoodporny i nic nie przepuszcza. Punkt i termin czwarty naszego oddawania ciepła jest to promieniowanie cieplne, inaczej też promieniowanie podczerwone. Jako jednostki biologicznie żywe i cały czas generujące energię, wypromieniowujemy też ciepło, co widać zresztą w kamerach podczerwonych w postaci promieniowania podczerwonego. I tak naprawdę to tutaj jest jedyny moment, gdzie strona żółta czy srebrna, czy też to naniesione aluminium, w tym wypadku ono działa. Naniesione aluminium odbija promieniowanie podczerwone, promieniowanie ciepłe z powrotem, w związku z tym daje nam jako czwarty etap proces daje nam jako czwarty etap kolejny punkt do tego, żeby ta ciepłota była przy nas utrzymana. W związku z tym omówiłem cztery właśnie terminy, które regulują naszą ciepłotę i mam nadzieję, że teraz to się właśnie w miarę chyba jakoś jasne okazuje, dlaczego ta folia działa, czym ona przede wszystkim nie jest. Nie jest to w żadnym wypadku rzecz, która nam zastąpi przede wszystkim karimatę, czy też śpiwór, nic z tych rzeczy. Jeżeli my to położymy zimno na glebie, wszystko co się wydarzy, to leżąc na tej folii, no to tylko ta część naszego promieniowania podczerwonego, cieplnego zostanie odbita w kierunku naszego ciała. W tym wypadku ta folia praktycznie nie będzie za dużo dawała, więc wydaje mi się, że warto być świadomym tej jej właściwości. Trzeba pamiętać, że ta folia musi tworzyć nam, dawać kieszeń, przestrzeń w naszym ciele, żeby ona miała co izolować, żeby właśnie robiła ten bufor pomiędzy nami a zimnym światem. Czyli ona leżąca na glebie i my leżący na tej folii na glebie nie jesteśmy w żaden sposób, w żadnym wypadku izolowani. Warto w miarę podsumowania też zdradzić wreszcie tą zagadkę, jak ja próbowałem dochodzić, o co biega swoją ze stroną złotą i srebrną. Oczywiście w internecie dowiadujemy się, jak chcemy ciało schłodzić, to kładziemy, jak chcemy schłodzić, to kładziemy srebrną na zewnątrz, a jeżeli chcemy ocieplić ciało, które jest nią owinięte, to stroną złotą na zewnątrz. Dlaczego? Jest takie zjawisko jak, czy ja to sobie zapisałem, nazwy zjawisk zapominam. Tak, zapisałem, znam swoje dziury w pamięci. Jest takie zjawisko jak albedo, współczynnik odbicia światła promieniowania i polega on na tym, że jeżeli światło pada na daną powierzchnię, to ta powierzchnia może część tego światła absorbować albo je odbijać. Gdy pada na Jak sobie rozkładam tą folię, żeby ją pokazać, muszę tutaj robić oczywiście cięcia, bo ona tak hałasuje w trakcie, że to byłoby bez sensu. Gdy światło pada na stronę srebrną, zostaje praktycznie całkowicie odbite z powrotem. Czyli światło w środku powinno się nie nagrzewać. Teoria jest taka, i moim zdaniem mit, ja tutaj się chyba podpiszę swoją twarzą, imieniem i nazwiskiem, że jest to troszkę mit, że strona złota z kolei pochłania tego światła więcej, więc jeżeli ona jest na zewnątrz, to słońce nagrzewa w środku to, co te zwłoki, to by źle zabrzmiało, to ciało, które leży w środku. Uważam, że jest to dosyć niepotrzebny parametr, na który nie powinno się w ogóle zwracać uwagi.
Można by zwracać, bo to racja jest, taka fizyka działa. Srebrne będzie lepiej odbijało z powrotem słońce niż złote. Ale ta różnica mi się wydaje, że jest w naszych zastosowaniach, ona jest pomijalnie mała. Dlaczego? Sens by miało, gdyby jedna strona folii była czarna, czyli pochłaniała 100% praktycznie padającego promieniowania cieplnego, wtedy mamy realną różnicę, a strona srebrna została srebrna, wszystko praktycznie odbijała. Poziom różnicy albedo pomiędzy stroną złotą i srebrną jest w sumie minimalny, to jest kilka procent różnicy pochłoniętego promieniowania w wypadku srebrnej i pochłoniętego promieniowania cieplnego w wypadku złotej. Dlatego też myślę, że jak wspomniałem, się mogę podpisać pod tym, że ja bym ten parametr zignorował, a już totalnie się mogę pod tym podpisać, jeżeli bym Wam powiedział, że jeżeli my zamierzamy z tego, a najprawdopodobniej będziemy z tego korzystali w warunkach nocnych, to kolor absolutnie nie ma znaczenia. Jak nie ma słońca, to strona, którą folia jest zwrócona w kierunku nas czy atmosfery, no nie ma znaczenia, bo nic na nią nie pada. Wtedy działa tylko i wyłącznie jak w wypadku tych trzech pierwszych, zjawisk, czyli kondukcji, konwekcji i parowania, tylko folia, tylko ten cienki materiał foliowy, on powoduje te wszystkie właściwości. Więc tak, mam nadzieję, tak, nie czuję wyrzutów sumienia, że dzisiaj zrobiłem materiał studyjny, dzięki temu mogłem się skupić. Ostatnie trzy materiały były w terenie, więc mam powód do takiej dumy i pauzy, że studyjne też widzę, że mają swój potencjał właśnie, bo można się skupić na jednym temacie. Przy odrobinie szczęścia wiem, że 10 minut nie będzie, ale może wrócę z powrotem do jakichś 30-40 minut ciągłości materiału. I tak, no myślę, że w miarę ja to po przeczytaniu tego i przygotowaniu się zrozumiałem bardziej, czym ten produkt jest oraz czym ten produkt nie jest. Dzięki temu pójdę sobie w teren, może i z kamerą coś nagram, żeby zobaczyć jak to faktycznie realnie będzie działało. Ja ze swojej strony no, bym zachęcił Was, jak siebie zachęcam po latach, żeby nie tylko trzymać sprzęt, który mamy teoretycznie i uprawiamy szczęśliwe zbieractwo, tylko stosować go w praktyce. Dopiero jak się nauczymy z niego korzystać na co dzień, będziemy mogli liczyć na to, że w warunkach awaryjnych on nam pomoże. Skąd to wiem? Wiem to, ponieważ byliśmy z Moniką z Survival Techu na szkoleniu i się okazuje, że jak zawsze wiedzę teoretyczną mam dobrą. Jej niczego nie brakowało, tylko ona przestała spełniać swoje zadanie, jak człowiek był zmęczony, ciało i ręce były nienauczone do wykonywania czynności, o których czytały. W związku z tym, jak najbardziej ja od pół roku staram się wszystkie rzeczy, na które popatrzę i się zastanawiam, czy ja umiem z tego skorzystać, czy ja będę umiał z tego wykorzystać, jaką ja mam wiedzę na ten temat. Dzięki temu właśnie znajduję no, fajne materiały na kolejne YouTube'owe materiały, dowiaduję się więcej i mam nadzieję, że ta wiedza mi nigdy nie będzie potrzebna w takiej postaci, ale też cieszę się, że ją posiadłem, ponieważ mogę na różne rzeczy z naszych ekwipunków spojrzeć bardziej świadomie. W związku z tym ja dziękuję za uwagę taką studyjną. Mam nadzieję, że tak jak mnie tutaj rozluźniacz łagodzący obyczaje też macie po drugiej stronie coś podobnego i smakowało. I zapraszam do następnych materiałów. Jeżeli materiał się podobał, no to oczywiście poproszę o subskrypcję, czy też łapkę w górę, plus dla algorytmów, fajnie wychodzić szerzej w świat. Jeżeli jesteście stałymi widzami, no to oczywiście jak zawsze pozdrawiam serdecznie. Wiem, widziałem i wiem, że mówię do żyjących konkretnych ludzi, więc wiem, że jesteście tam po drugiej stronie. Cześć i czołgiem, pora to teraz zmontować.